Cześć wszystkim! No, Pan 7, a czy ciąg tyranii? Dobra. Zobaczmy, co to się właściwie wydarzyło. Na pewno dużo ludzi zginęło. Ale co my tu mamy? Laska krwiopiejcy. Fragment peleryny krwiopiejcy. Fragment peleryny może sprzedać kupcowi. Okej, co my tutaj mamy? Kontrola emocji plus 10. Raczej nie mamy nic takiego, co by zaklęcia, które korzystałoby z kontroli emocji, ale zobaczmy. Tak, nie mamy. Kontrolę iluzji najwyżej mamy, ale wygląda na to, że to coś innego. Okej, właśnie, jak to jest u Janusza z kontrolą życia? On dostał bazowe 5. Nie, okej, ma rangi 13. Tak, jest dosyć na dosyć niskim poziomie, z powodu tego, że późno to wziąłem. Ale chyba nie jest tak źle. Dużo dostajemy z cech i tak dalej. Ta kontrola życia korzysta z żywotności. Tak samo jak kontrola ognia. No, dobry powód, żeby na trzemu zwiększać żywotność. Okej, ale dobra. Zobaczymy, co tu jest. No właśnie, czy ta kontrola emocji... Nie. Myślałem, że to będzie również wpływać na iluzję, ale to chyba tak nie działa. Po drugiej stronie ziejącej wyrwy w podłodze widać setki zwojów. Na półkach pod ścianą. Okej? Okay. Tutaj coś wykryliśmy. Tabliczka jest rozmazana i zadrapana, nie da się odczytać większości tekstu, ale wspomina ona o nowej technice wiązania i opanowania magii konserwującej zwoje. Ślicznie. Co my tutaj mamy? Sigil pioruna. Kontrola piorunów plus 10. Chyba nie jest coś, co najmniej jest bardzo potrzebne, ale co tam weźmy. Okej. Okay. To jest chyba kolejny kod. Tak. I tutaj coś jeszcze mamy. Pierwsi królowie krzepy. Ten dokument opisuje początki rodu regentów w krzepie. Wśród licznych imion i tytułów natrafiasz na historię królowej Porcji, która pozbawiła swojego maleńkie dziecko wszelkich praw do tronu, aby ustrzec je przed skrytobójcami. To wydarzenie ustanowiło prawny precedens, który utrzymał się przez stulecia. A ta historia z pewnością kogoś zainteresuje. Tak. Ta historia z pewnością by kogoś zainteresowała, gdyby ta osoba nie żyła nadal. Tak. Tak, okazuje się, że można było nie zabijać Amelii i w inny sposób rozwiązać edykt Bush. Ale co tam? Ona była zdrajczynią i tak zasługiwała na śmierć. Przynajmniej w tej wersji tak ujmijmy. Okej, zbadaj. Magiczny sigil. Zapiski zawierają instrukcję tworzenia magicznego akcentu. Wieży biblioteki i odpowiednich materiałów. Potrzebujemy biblioteki. No raczej nie mamy. Nie mamy dostępu do biblioteki. Mamy tylko kuźnię. Tak. Okej. Wygląda na to, że w następnej wieży, którą zdobędziemy, będziemy musieli wybudować bibliotekę. Jest wieża w rozstajach Letiany, której nie mogliśmy otworzyć, więc mam nadzieję, że niedługo to będzie lepiej. Okej. Okej, dobra. Kto tu gada? Lantry? Nie, zwrotka. Okej, dobra, zajmijmy się najpierw tą pułapką. Tak, chyba tutaj biją się z jednym mędrcem. Nie, z zaprzysiężonym. Okej, dobra, pomóżmy mu. Okej, ładnie. Ogień. Tylko na zwierzycę.
Okej. Sporo wytrzymuje ta zwierzyca. Trzeba jej to przyznać. Tyle rzucaj zaklęcia. Okej, ogłuszenie, świetnie. Nie, dobra. Wykończmy ją po prostu atakami. Agonia, dziękuję ci, stanowicielu. Ratowałaś mnie od niechybnej śmierci w płomieniach. Okej. A, to jest ten zaprzysiężony. Czyli z Legionu. Już zapomniałem, że mieliśmy coś takiego do zrobienia. Okej, bardzo fajnie, ponieważ prawie gość... Gość prawie wyciągnął kopyta. Kładki tego opiru są spięte czerwoną spiralą. Strony są pokryte nierównymi, nieczytelnym pismem, świadczącym o marnym wyszkoleniu i braku wprawy piszącego. W kilku miejscach daje się odczytać kilka zdań. Wygląda na to, że notatnik jest dziełem komendanta szkarłatnego chóru, zawierający zapis ruchów wojsk. Daty i miejsca podane są obok o liczb oraz rysunki drzew kreskowych, postaci i skał. Autor chyba nie znał słów oznaczających drewno, rudę, metalu człowieka, albo preferował zapis graficzny. Większość dziennika zostaje nieczytelna, jednak w rogu każdej strony znajduje się dzienny stan osobowy oddziału autora. W niektóre dni oddział tracił całe tuziny żołnierzy, ale liczby wskazują, że szybciej ludzi werbowano niż tracono wskutek śmierci lub dezercji. Okej? Czy to jest ważne w czymś? Nie wiem. Na to, że się dowiemy. Okej, dobra. Parę ogników tutaj mamy. Tak, one są wrażliwe na ogień. Świetnie. No to im zaserwujemy ogień. Dużo ognia. Okej. Rzucić siłę na barika. Na ogień niewrażliwość. A co powiesz na magiczne zimno? Okej, dobra, możemy im jeszcze wybuch założyć. Czemu mnie? Przestrach. Serio? Okej, wygląda na to, że zmarnowało mi to cooldown. To już trudno, chyba. Okej, nie wiem, czy to nie trafiło. Czy zatrzymał się na ścianie, ale okej. Okay. Śmiesznie widzieć dzielnego Janusza Tracza, stanowiciela losu. I zgubę z wiarołomców, który się tak kulił ze strachu. I co my tu mamy? Po prostu zwój. Okej, okay, wygląda na to, że to jest kolejny szyfr. Znajdź brakujące fragmenty pergaminu. Znajdź ostatni fragment pergaminu. Okej, zwrotka awansowała. Zaraz się tym zajmiemy. Tylko jeszcze zbadajmy tutaj. Czy coś mamy? Po prostu zwój. Okej. To jest jeszcze chyba ścieżka, której nie zbadałem. Chodźmy tutaj. Kiedy podchodzisz do brzegu zburzonego jezioro lawy, dostrzegasz głowę wynarzającą się spod powierzchni. Mężczyzna wydaje się z siebie przenikliwy krzyk i znów się zanurza. Chwilę później wypływa ponownie, tym razem nieco wyżej, i unosi się na powierzchni lawy ze szklistym wzrokiem. Pod strzępami koszuli na jego piersi dostrzegasz misterne tatuaże, po czym mężczyzna znów znika pod powierzchnią. O, to nie może być! Lantry wytrzeszcza oczy i leciwie usta. Przyjemne! Nie mogę w to uwierzyć! Chociaż jego oczy pozostają skupione na zanurzonym w lewym mężczyźnie, instynktownie zaczyna szkicować tę scenę na pergaminie. Ten sigil na jego piersi, on naprawdę działa! Znasz tego biedaka?
to jeden z młodszych skrybów. Właściwie zbyt dobrze go nie znam. Może to i lepiej. Przykry widok. Nie wyobrażam sobie, bym mógł patrzeć, jak cierpi tak ktoś, na kim mi zależy. Przeczucie mówi mi, że zdobyta wiedza pozwoliła mu rozpoznać ten sigil, ale naiwnie przecenił jego przydatność. To za szkoda. Lantry otrząkuje z uśmiechem na twarzy, siląc się na optymizm. Ale ma swój wkład w rozwój wiedzy tajemnej. Przetestował sigil w terenie. Wiemy, że w zasadzie działa. Co tu się właściwie dzieje? Wygląda na to, że ten człowiek ma na piersi wytatuowany sigil ochrony przed ogniem. Co więcej, wygląda na to, że sigil działa... Może nie całkiem zgodnie z oczekiwaniem jego posiadacza, ale brodzi on po lawie i nadal żyje. Sigil ocalił mu życie, ale nie ochronił go od poważnych obrażeń. Jeśli go wyciągniemy, mógłby, to znaczy moglibyśmy, zabrać ten tatuaż. Najbezpieczniej byłoby go wyciągnąć oczywiście... najbezpieczniej dla nas, nie dla niego. Możemy zrobić sigilu dobry użytek, a poza tym w ten sposób pokażemy biedakowi litość. Okej. Pomóżmy mu wyjść z lawy? Zaczekaj, aż ponownie się wynurzy i wytnij mu symbol z piersi. Okej, pomóżmy mu może wyjść z lawy. Czekasz, aż mężczyzna wypłynie na powierzchnię lawy. Krzyczy i unosi rękę, dzięki czemu możesz ją złapać i przyciągnąć go do siebie. Wciągasz go na skałę i przekręcasz na brzuch, żeby lawa wydostała się z jego płuc. Siada i przez chwilę na ciebie patrzy, po czym zaczyna gorączkowo się rozglądać. Co? Gdzie? Wciąż czuję ten zapach. Włosy spaliły mi się już dawno temu, ale smród nie opuszcza moich nozdrzy. Nie wiem, nie wierzę, że mnie znalazłeś. Już chciałem się poddać w nadziei, że symbol nie ostrzeże mnie przed utonięciem. Mędrzec Gafni! Nie rozpoznałem cię pod tą warstwą płynnej skały. Powinieneś był się ewakuować z pierwszą grupą. Selwin musi być chory ze zgryzoty. Mistrz Selwin nie żyje, więc jego choroba nie ma znaczenia. Ale nie musisz powtarzać swojego wykładu, mistrzu Lantry. Chcę się znaleźć jak najdalej od tej bulgoczącej pułapki. Gdzie nauczyłeś się tej magii? Nauczyłem? Ten symbol własnoręcznie naniósł na moją skórę mój mistrz w ramach eksperymentu nad magią konserwacji mniej więcej rok przed tym całym zamieszaniem z edyktem ognia. To dla twojego dobra, krzyczał wtedy. Nie znoszę, kiedy ma rację. Jeszcze bardziej nie lubiłem, jak rzucał we mnie świecami, żeby wypróbować moją magię. Swoją magię. Okay. Lepiej nie zadawać zbyt wielu pytań. Uciekaj stąd, zanim stanie się coś jeszcze. Okej. Okay. Czy to da nam ten sigil? Nadal ci się podziękowania. Mam nadzieję, że uda ci mi się stąd wyjść. Zmienił się plan piętra, mówiąc oględnie, i będziesz musiał uważać na zbirów z chór czyhających w okolicy. Ruszaj już i nie oglądaj się za siebie, nie ma tutaj co ratować. Mędrzec rozgląda się, żeby zorientować się w okolicy, po czym powoli wchodzi na pochyłość i znika ci z oczu. Kiedy dostaliśmy ten sigil? Chyba nie. Okej. Szkoda. Myślałem, że uda nam się uratować go i dostać ten sigil. Ale dobra, może zobaczymy. Co tu jest? Sigil bliskiego działania. Co to daje? Znano nowe wyrażenie zaklęcia. Okej, co to? Czy to jest nowy... Tak! Wyrażenie użyte do tworzenia zaklęć, które tworzą aurę wokół celu. Płaszcz płomieni. Sprzymierzeńcy przez 30 sekund. Niewrażliwość na zamrożenie. Okej. Czyli to chyba chodzi o ten sigil. Okej, sigil mrozu. Weźmiemy... Nie mamy. Przewodnictwo. Emituje sprzymierzeńcy. Precyzja trafień plus 10%, precyzja draśnięć plus 20%. Ochłonięcie 2 minuty. Ciekawe, że dostaliśmy od ognia odporność, niewrażliwość na zamrożenie.
Ale nie dostaliśmy chyba nic od ognia. Okej. Wygląda na to, że te aury działają 30 sekund. Dobra, to nie ma aury. To ma aurę. Niewrażliwość na powalenie. Okej. To nie ma aury. To ma aurę. Obrażenia miażdżone przeciwko wytrzymałość. Bardzo... Niezbyt duże. Tempo pulsowania 3 sekundy. Okej. Czy to ma? No, ma. Emituje sprzymierzeńczycy przez 30 sekund. Zdrowie plus 4%. Tempo pulsowania 3 sekundy. Okej, jeżeli to byśmy wzmocnili. Zdrowie plus 6%. Myślę, że to nie jest lepsze od uzdrowienia, które obecnie mamy. Okej. Możemy zwiększyć zasięg. Ale nie możemy mu zwiększyć promienia. To jest trochę bezużyteczne. Okej, ale możemy się zastanowić nad tym ogiennym płaszczem. Że gdybym tak wyrzucił ten elektryczny kopniak, to mógłbym go wrzucić. Ten ogienny płaszcz płomieni. Czy to zadaje duże obrażenia? Niezbyt duże. Ale przeciwko magii. Obrona przeciwko magii jest chyba bardzo mało powszechna. Szkoda, że nie dostaliśmy nic z mrozem. To jest nasza główna dla Janusza szkoła. Tak, kontrolę ma ognia ma również niezłą, ale nie tak dobrą jak kontrolę zimna. Okej. Jak daleko jesteśmy w tych dodatkowych miejscach do magii? Wygląda na to, że bardzo daleko. Potrzebowalibyśmy jeszcze 3-4 punktów, żeby to dostać. Na to wygląda. Okej. A z drugiej strony ogłuszenie również jest bardzo fajne. Myślę, co na razie zostawię tak jak jest wszystko. Okej, Azuryt. Dobra, zajmijmy się tym awansem może w końcu. Dobra, co ci zwiększy walkę dwiema brońmi? Finezja. Chyżość. Okej, to dajmy finezję. Tak, zapisz. I co ci teraz chcemy dać? Jeżeli zwrotka zostanie pokonana, natychmiast atakuje wszystkich pobliskich przeciwników. Może unikajmy takich sytuacji, co? Okej, co to jej dawało? Używając biegu furii, zwrotka pasywnie atakuje podczas ruchu pobliskich przeciwników. A gdzie jest ten bieg furii? Zwrotka szybko przemieszcza się po polu bitwy, zbyt szybko, by przeciwnicy mogli nawiązać na niej walkę. Okej, możemy się zastanowić nad tym. Chociaż obrażenia nie są za duże. Okej, obrażenia plus 30% dwie bronie, więc chyba to weźmiemy. Oraz pasywnie, odbicie draśnień plus 15%, precyzja draśnień plus 15%. Fajnie, fajnie. Zamaszysta śmierć. Okej. Coś jeszcze tego wymaga? Nie. Dobra, dobierzemy tańczące ostrza. Potem się zastanowimy, czy chcemy tą pędzącą śmierć brać. Dobra. To już chyba nic nie ma. Dobra, tutaj musimy się jeszcze dostać. Przeskok.
i zajmijmy się tymi czymś. Okej. Może rzuć siłę na zwrotkę. Dobra. Na nich rzucimy to. Okej, okay, lantry. Bij się poważnie. Okej. Okay. Świetnie. Okej, okay, zabraliśmy tego gościa. Świetnie. Jeszcze chyba ogień na niego. Tak, on jest podatny na ogień. No, lantry, nie rzucę już tego. Tak, nie jest potrzebne. Okej. Okay. Marik sporo obrażeń otrzymał. Co tu mamy? Więcej zwojów. Wszystkie. Dobra, skóra i coś jeszcze. Okej. Okay. No to chyba tyle tutaj. No to wchodzimy z powrotem na górę. Wejdziemy do tego miejsca z powrotem na poziomie zerowym, które było dla nas do tej pory niedostępne. No i dobra. I co my tutaj mamy? Tutaj będzie ta czwarta grupa. Coś mi tak mówi. Okej, okay, dobra, czy możemy tutaj się dostać? Nie. Trzeba przez nich przejść. Znając życie, chyba raczej będziemy musieli po nich przejść. Okej, okay. Zobaczmy, czy tu nie ma pułapek. Wygląda na to, że nie. Okej, okay. Ktoś chyba tutaj komuś grozi. Co tu się dzieje? Tak. Jak słodko, że próbujesz nam się podkraść w dobrze oświetlonym pomieszczeniu. Chichoczej wskazuje palcem. Ty, właśnie ty. Przepraszam, czyżbym zapomniał dla twojej wygody patrzeć w inną stronę? Ciekawe, jak sobie to wyobrażałeś. Proszę, oto świeża krew, którą dorzucimy do ognia. Pewnie nie wytrzymasz zbyt długo. Mężczyzna otwiera usta w uśmiechu, pokazując ostre zęby. Dość daleko dotarłeś, jak ci idzie? Mam nadzieję, że uda mi się wyjść z tego w jednym kawałku. Jeśli cenzorka chce postawić przede mną wyzwanie, powinna przysłać bardziej zdeterminowanych. Z pomocą moich kumpli i paru mędrców spalimy konkurencję na popiół i wysmarujemy nimi nasze twarze. A jeśli po drodze znajdziemy cicharkium, to też dobrze. Powiedz mi o tym konkursie. Szczerze? W tych zawodach ważne jest jedynie to, że tylko jedna grupa wyjdzie stąd żywcem, a ja będę miał przyjemność przetrzebić pozostałe. To idealne miejsce na zasadzkę. W tym korytarzu jest fragment kodu. Jeśli ktoś go weźmie, będzie musiał przejść obok nas, żeby wyjść. Jest tu nawet mędrzec z ranną wzgardzoną. Niech sobie jeszcze posiedzą. Strach i krew smakuje o wiele lepiej, kiedy mają czas się zamarynować. Co wiesz o cichym archiwum? Nic. W moim świecie, jeśli coś się nie przyda, to nie jest warte swojego czasu. W takim razie powodzenia nie. Dobra, zwróć się do merców. Czy ktoś z was chce, by udało mu się znaleźć ich archiwum? Bo ja nie chcę. Sądzisz, że jakiś mędrzec mnie załatwi, tak? Nic z tego. Skąd ta pewność? Stąd. Czy byłbyś skłonny rozrabiać, wiedząc, że zostaniesz natychmiast zabity? Nasi mędrcy znają swoje miejsce w szeregu, pomagają i są posłuszni lub giną. Co za głupota i krótkowzroczność. Zgrywasz twardziela, pozbywając się dziesiątków lat pracy naukowej. Nawet głos Nerata byłby urażony niepotrzebną stratą cennego niewolnika. Naprawdę musisz umrzeć.
Tak prosto do sedna, bez gry wstępnej? Zupełnie jak ja. Okej, dobrca. Dobra, jednak... Jednak mędrcy się obrazili. Dobra, bierzmy się za nich. Zaczniemy od ładnego... czaru. Dobra, użyjmy tak, może przestraszymy ich. Mamy fajnie. Okej. Też się chyba udało przestraszyć. Okej, ktoś tu jest podpalony. Nie fajnie, nie fajnie. Okej, rzuciły na zwrotkę. Wzmocniony chaos. Dobra, rzućmy może to od razu. Chyba nasze najsilniejsze. Zaklęcie ofensywne. Dobra, zwrotka, zajmij się. Może nimi najpierw. Okej. Dobra. Teraz zajmijmy się może tym gościem. Okej. No, udało się go powalić. Fajnie. Dobra. Ktoś potrzebuje leczenia? Nie. Pobijam się dalej. Okej, uważajcie na ten symbol. Pułapki tutaj. Okej, dobra, ty się cofnij. Pułapka uruchomiona, świetnie. Jego możemy spetryfikować, na pewno mu się nie uda. Rzut obronny na wytrwałość. Okej. Albo się uda. Co ja tam ja wiem. Dobra. Uda się ogłuszyć. Świetnie. To jeszcze może kulę ognia na koniec. Nie zdążył. Lantry niszczy mędrczyni. Okej, przykro mi, że musisz zabijać swoich, ale... Ale tak bywa. Skórzany pancerz. Okej. Na miksturka. Tajemny zwój. Sigil cyklicznej energii 2. Akcent skraca czas uchłonięcia po rzuceniu zaklęcia. Okej, plus 10. Plus 10 wymaganej wiedzy. Wygląda na to, że niedługo będziemy musieli bardziej specjalizować zaklęcia, które co robi, a mniej dawać wszystkiego, ile się da. Okej, zobaczmy, czy coś tutaj jeszcze mamy. Okej. Kozuj. Jakieś zejście. Kolejne na dół. Okej, wiecie co? I tak je pewnie za chwilę sprawdzę. Tak, ale to za chwilę. Dobra, w następnym odcinku pogadamy z tymi mędrcami. Zbierzemy, to już będzie chyba ostatni... Ostatni szyfr. I... Idziemy dalej. Mam nadzieję, że do tajemnego archiwum. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!